Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie, Justyna, i dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do tej rozmowy. Dziękuję, witam serdecznie również Marysiu. Powiedz proszę, kim jesteś i czym się zajmujesz? Nazywam się Justyna Michałów i od prawie 8 lat mieszkam w Irlandii. I na ten moment, tak na dobrą sprawę, mam przerwę od pracy zawodowej i całą swoją energię i czas poświęcam na naukę i praktykowanie ajurwedy. Z zawodu jestem pedagogiem i politologiem, chociaż o tej politologii właściwie nigdzie nie wspominam, bo nie pracowałam w tym zawodzie. Natomiast miałam takie marzenie, że będę po prostu coś robić dla ludzi, że sprawię, że w jakimś tam stopniu życie będzie łatwiejsze. Ale szybko się zorientowałam, że to nie jest moja droga. W związku z tym większość czasu spędziłam jako nauczyciel przedszkolny, wykonywałam też różne prace administracyjne i zajmowałam się również tańcem indyjskim. Tutaj jakby realizowałam tą część taką kreatywną, którą mam w sobie również. No a teraz jest ajurweda. Zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Jak to się stało, że trafiłaś do szkoły ajurwedy? Zaczęło się tak na dobrą sprawę. Moja przygoda z ajurwedą zaczęła się właściwie od jogi. W momencie, kiedy byłam w dosyć trudnej sytuacji, dlatego że mój mąż został zdiagnozowany z bardzo rzadką wadą genetyczną. Także przez 2 lata żyłam w takim niesamowitym stresie o jego życie, które niestety zakończyło się 2 lata później po tej diagnozie. W związku z tym właśnie ten stres, ataki paniki i różne inne problemy z tego wynikające spowodowały, że trafiłam na jogę, która jakby pomogła mi w pewnym stopniu. Natomiast dalej jakby czegoś brakowało. I ja też jakby radząc sobie z tą sytuacją, absolutnie jakby zablokowałam tą środkową część swojego ciała. I rzuciłam się też w pracę, więc po pewnym czasie to moje zdrowie zaczęło bardzo, bardzo szwankować. I 2 lata temu wyjechałam do Indii z zamysłem właśnie uczenia się bardziej jogi, ale trafiłam do lekarza ajurwedyjskiego i to było w takim momencie, kiedy ja naprawdę już potrzebowałam pomocy i jakby te diagnozy lekarzy w Europie no nie do końca mi pomagały. I usłyszałam na tej właśnie konsultacji z lekarzem ajurwedyjskim takie ważne, niesamowite słowa, które po prostu po tym spotkaniu ja stwierdziłam, że ajurweda to jest to, że ja nie muszę już nic więcej dalej szukać, że czuję, że to będzie po prostu rozwiązanie dla mnie. I tak też się stało. Będąc w Indiach, ja myślałam, że planowałam na dobrą sprawę wyjazd ponowny do Indii, ale sytuacja, jak wiemy, od marca zeszłego roku jest taka, że podróże są niemożliwe. Ja też utknęłam w Polsce, nie mogłam wrócić do Irlandii, wszystkie loty były odwołane i stwierdziłam, że wykorzystam ten czas dla siebie. Straciłam też pracę, więc miałam mnóstwo czasu po prostu dla siebie i trafiłam na ciebie, szukając różnych informacji, próbując się dowiedzieć się więcej na temat ajurwedy, bo czytanie książek mi nie pomogło. nie wiedziałam dokładnie, jak się mam za to zabrać i czułam, że potrzebuję wsparcia. I to wsparcie znalazłam u ciebie. Najpierw uczestniczyłam w jakichś takich darmowych mini kursach. Oglądałam też twój summit z ajurwedą i to mnie tak mocno chwyciło za serce i stwierdziłam, że spróbuję. Zaczęłam od oczyszczania z ajurwedą i później szkoła z ajurwedą, część pierwsza. Tak, jest już za mną i jestem zupełnie inną osobą niż to 2 lata temu, można powiedzieć. Tak. Dzięki za twoją szczerość, bo to tak szybko opowiedziałaś, ale mam wrażenie, że to taka, że to było kilka lat cierpienia tego związanego z chorobą męża, z jego odejściem, też z twoim godzeniem się z tą stratą w takim młodym wieku. To jest bardzo dużo takich, nie to, że negatywnych, ale trudnych doświadczeń. Tak, to było bardzo dla mnie trudne i pomimo tego, że ja
To połączenie takie duchowe we mnie miałam dosyć mocne i ja szybko zaakceptowałam tą stratę, bo jakoś tak próbowałam sobie to tłumaczyć tymi słowami, że to nie jest koniec, że to jest tak naprawdę, że po prostu żyjemy w takiej kontynuacji i jakby to nie stanowiło dla mnie takiego problemu, ale mój problem polegał na tym, że ja nie miałam czasu dla siebie, ja się sama sobą nie potrafiłam zaopiekować. I właśnie to, co usłyszałam od lekarza ajurwedyjskiego, że ja absolutnie zablokowałam swoje emocje. Nie potrafiłam wyrażać swoich emocji. I dopiero zaczynając właśnie rozmawiać z ludźmi, którzy na szczęście się pojawili na mojej ścieżce życiowej, powoli zaczęłam się jakoś tak no, otwierać i zaczęłam myśleć o sobie. I właśnie ta joga i ajurweda to wszystko przyszło w tym momencie, kiedy miało przyjść, tak mi się wydaje, bo na to trzeba być też gotowym. Ja pamiętam moje pierwsze zajęcia z jogi jakieś może 15 lat temu i absolutnie nie, to nie był ten moment, nie rozumiałam tego. Natomiast paręnaście lat później, kiedy naprawdę tego potrzebowałam, kiedy potrzebowałam połączyć się ze swoim oddechem, bo to właśnie wszystko tutaj było niesamowicie zablokowane we mnie. I ta praktyka oddechu naprawdę wiele zmieniła. To był początek wszystkich tych dobrych zmian, które teraz u siebie obserwuję. Też jak mówisz, że czujesz się teraz inną osobą, to ja widzę tą zmianę u ciebie na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, nawet w tym, ile mówisz. Bo pamiętam, że jak cię poznałam, to miałam takie wrażenie, że masz bogate życie wewnętrzne, ale mało z tego usłyszymy na zewnątrz. Mało z tego wyjdzie z twojego gardła, z twoich ust, tak żeby ci ludzie, którzy siedzą obok ciebie, mogli usłyszeć to wszystko, co się w tobie dzieje. No tak, bo mam w sobie sporo tej kawy takiej nieśmiałej, a jednocześnie dużo pity, która krytykuje, ocenia, analizuje. I zawsze mi się wydaje, że inni mają więcej do powiedzenia. A znowu ten element waty u mnie się czasami pojawia w takich sytuacjach, że pomimo tego, że chciałabym coś powiedzieć, to mam mętli w głowie, za dużo myśli naraz i nie wiem po prostu od czego zacząć. Także tak, te kilka miesięcy w szkole ajurwedy to przede wszystkim było dla mnie też wyjście ze strefy komfortu. Pomijając to, że oczywiście było bardzo dużo wiedzy takiej teoretycznej dotyczącej ajurwedy, to mi się wszystko też tak poukładało w całość. Można powiedzieć, że no teraz mogłabym sięgać po jakieś książki, wcześniej to nie bardzo. Ale też dużo praktyki ajurwedy i te umiejętności, które mam teraz, są niesamowite jakby nawet w kontekście pracy z samym sobą. Nie jest tak, że po tej szkole już się jest gotowym po części pierwszej, żeby wejść do ludzi i oferować swoje usługi. Ale to umiejętność obserwacji samej siebie, tego jak się dosze zmieniają, jak to balansować na bieżąco. To jest fascynujące i daje mi to naprawdę dużo, dużo radości też. Także... No i właśnie to, co też mówiłaś w trakcie kursu, aby więcej czuć, a nie myśleć. I to chyba było dla mnie dosyć kluczowe, żeby się połączyć z tym swoim sercem, zamiast właśnie tak dużo analizować i myśleć, krytykować. Tylko wejść w takie doświadczenia z tą ajurwedą na co dzień i to poczuć. I te 5 miesięcy pozwoliło mi na to, żeby... podjąć tą decyzję, że tak, że ja to czuję i idę dalej, bo jestem, jak wiesz, w drugiej części szkoły ajurwedy już teraz. Także ta moja ścieżka się nie zakończyła na pierwszej części szkoły, tylko kontynuuje. Nawet z tego, co mówisz, jak mówiłaś o tych elementach w sobie, to też już widzę, jak ta praca, jak ta wiedza w tobie pracuje, że zanim
ponazywałaś sobie to tak, że pita robi to, kafa robi to, a wata sprawia to, to pewnie po prostu tylko byłaś w tym stanie, nie do końca rozumiejąc, co się tam w środku dzieje, a teraz można już zobaczyć, aha, to jest ten aspekt nieśmiałości, to jest ten aspekt, który wszystko sprawdza 3 razy, a to jest ten aspekt, który po prostu plącze się i miesza w zeznaniach. I jak już wiesz, jaka to jest dynamika, no to tak jak tutaj jesteś dzisiaj, możesz jakby pomimo tego albo z tym iść do ludzi i opowiadać o sobie, o swoich doświadczeniach, o swoich przemyśleniach. Dokładnie, ta samoakceptacja i zrozumienie siebie jest jakby kluczowa. Od tego trzeba zacząć. To też tak mówisz w pierwszej części, że ta kursu, że tak na dobrą sprawę ty jesteś swoją pierwszą klientką i od tego się zaczyna. To właśnie praca ze swoim umysłem, ze swoimi nawykami, które masz i trzeba się nim przyjrzeć, co zmienić, co może wprowadzić innego. Ale też taki dodatkowy aspekt, który bardzo był interesujący w trakcie kursu, był związany właśnie z odżywianiem, dlatego że ja mam takie poczucie, że można się pogubić w obecnych czasach. I ja takie poczucie miałam, to była jedna z moich motywacji, dla których ja chciałam się uczyć więcej o Ajurwedzie, bo zmagałam się z różnymi problemami żołądkowo-jelitowymi. I tak na dobrą sprawę nie wiedziałam, czy to jest tylko kwestia moich emocji, umysłu, czy to jest też może coś związanego z jedzeniem. No i właśnie się okazało, że tak, jak najbardziej to jest związane również z jedzeniem, bo jedzenie może nas wspierać, ale może nam szkodzić, prawda? Dlatego ta praktyka, którą i teoria, którą mieliśmy w trakcie kursu, bardzo, bardzo mi pomogła jakby doprowadzić się do porządku, mówiąc w ten sposób. Jakby pożegnałam te moje problemy zdrowotne, z którymi się zmagałam wcześniej, z którymi zresztą wylądowałam u lekarza ajurwedyjskiego. Ale to trwa, to nie jest też tak, że nagle będę jeść więcej marchewki i będę zdrowa. To jest proces i to też trzeba zaakceptować, dać sobie czas i właśnie to zrozumienie, taką troskę na co dzień. Tak z radością Cię słucham, bo widzę, że Ty sama siebie lepiej poznałaś. A jak Ty siebie sama lepiej poznałaś poprzez Ajurwedę i dzięki temu też lepiej poznałaś Ajurwedę, bo to się razem dzieje, prawda? Tak jak powiedziałaś, to jesteś Ty jako swoja pierwsza klientka, to jest Ajurweda, którą lepiej poznajesz i to jest potem ta klientka, ta kobieta, która do Ciebie przychodzi. I ty ją prowadzisz przez te dosze, wata, pita, kafa, oczyszczanie, odżywianie. Jest ten taki moment właśnie tego lepszego zrozumienia siebie, który umożliwia nam lepsze zrozumienie drugiej osoby. Myślę, że tak, to bardzo, tak. Bardzo fajnie słychać w tej twojej narracji, bo ja sama wiem, że czasem w przeszłości robiąc różne rzeczy, ja gnałam, żeby pomóc innym ludziom, a siebie tak zostawiałam z tyłu, że a ja tam tak mniej więcej wiem, ale dobrze, idziemy dla innych, do tych dzieci, do tych seniorów, do tych studentów, a tutaj czasem życie nas zatrzymuje poprzez cierpienie, dolegliwości, choroby i mówi nam, nie, 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 kochana, ty najpierw siebie tutaj ogarnij dobrze i dopiero jak poczujesz, że już wiesz, kim jesteś, to idziesz z tym dalej. Dokładnie tak. Od tego trzeba zacząć i ta pierwsza część szkoły bardzo w tym pomaga, żeby faktycznie przyjrzeć się sobie. I myślę, że to jest główny cel, żeby przyjrzeć się sobie, zobaczyć, co trzeba jeszcze zmienić i później podjąć tę decyzję, czy to jest faktycznie dla mnie, żeby pójść z tym dalej, czy ja chcę tylko pomagać jakby sobie i swojemu najbliższemu otoczeniu. Nawet jak to będzie najbliższe otoczenie, to ja tak nieraz mam taką wizję, myśląc o tych kobietach, że wyobraź sobie, każda z nas ma to swoje najbliższe, które się składa, nie wiem, z 2, 3, 5, 10 osób. I jak to się pomnoży razy 100 osób, które mają takie swoje najbliższe otoczenie, czasem taka wielka zmiana społeczna dokonuje się od prostych, małych rzeczy na poziomie domu rodzinnego.
Jak najbardziej. Właściwie uzdrowiona jedna kobieta pociąga ze sobą szereg innych osób, także to jest piękne. To jest piękne i myślę, że to, jak ty wchodzisz dzisiaj w tą rozmowę, to już pociąga uzdrowienie dla tych osób, które słuchają. Tak jak sobie wyobrażam, jakby to mogło brzmieć, jakby nasza rozmowa brzmiała jeszcze, nie wiem, 6-7 miesięcy temu, to nawet po sposobie, w jaki ty mówisz, widzę i czuję tą różnicę w tobie. To byłaby zupełnie inna Justyna wtedy. Na pewno tak. Jedno też z twoich takich sformułowań, które bardzo lubię i sobie często powtarzam, to jest to, że jeżeli chcesz się porównywać do kogoś innego, to porównuj się do siebie sprzed jakiegoś tam czasu. I no, to jest taka moja kotwica, powiedziałabym, żeby też właśnie balansować tą pitę, którą mam w sobie. No i boję się, ale działam. Super. Na zakończenie chciałabym Ci zadać to pytanie, którym lubię kończyć rozmowy o różnych kursach. Co byś powiedziała kobiecie, która trafiła na tą rozmowę spośród wielu innych, słucha jej i zastanawia się, czy się zapisać, czy dołączyć? Powiedziałabym tak, że jeżeli czujesz, że Ayurveda to jest to, co chcesz zgłębiać, jeżeli czujesz, że potrzebujesz wejść w głąb samej siebie, to jest to najlepsze miejsce, w którym możesz dostać taką kwintesencję wiedzy na temat Ayurvedy i nie tylko teoria, ale również praktyka. Więc tak, jeżeli tylko czujesz tego, próbuj i skorzystasz na pewno na tym. Dzięki. Dziękuję Ci bardzo Dziękuję. Serdecznie, Justyna, za wszystko, co powiedziałaś i za samo to. Ja to odbieram tą naszą rozmowę jako takie świadectwo tego, jak Ajurweda zmienia zdrowie emocjonalne, psychiczne, w ogóle doświadczanie siebie po prostu. Tak, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci bardzo za Twoje wsparcie i tak, wszystko. Dziękuję bardzo. Dzięki. Wszystkiego dobrego dla Ciebie. Wzajemnie, dziękuję.